Turcja, Bułgaria, Egipt, Grecja – najpopularniejsze kierunki wakacyjnych wyjazdów Polaków od lat są właściwie te same. Chociaż od kilku lat coraz większym zainteresowaniem cieszą się też podróże na znacznie większe odległości. Lotnisko w Pyrzowicach bije kolejne rekordy obsłużonych pasażerów. Wygląda na to, że mimo wysokiej w ostatnim czasie inflacji, akurat na wakacje Polacy pieniądze mają. Magda Sincewicz. Choć fizycznie jeszcze na lotnisku, to myślami już daleko stąd. Jestem nauczycielką angielskiego. Wykończona po szkole, bo rok był bardzo ciężki w edukacji. No i lecę na wyspę Tasos odpocząć i nabrać trochę sił. Na taki wypad mama z córką na tydzień, na spokojnie, więc no fajnie będzie. Do szczytu wakacyjnych wypadów jeszcze trochę czasu zostało, ale już teraz z miesiąca na miesiąc lotnisko w Pyrzowicach przeżywa coraz większe oblężenie. W Katowice Airport spodziewam się rekordowego sezonu czarterowego. Od czerwca do września podróżnych powinno być około 3 200 000. Z tego około 2 milionów to będą klienci biur podróży. Tygodniowo według naszych analiz z Pyrzowic będzie startowało ponad 320 rejsów czarterowych, czyli tych na zlecenie biur podróży. A w tych są oferty praktycznie do każdego zakątku globu. Wiele zależy od tego, ile chcemy przeznaczyć na wyjazd. Budżetowe wakacje za granicą to jest koszt około 3000 od osoby, tak? Natomiast no, tej górnej granicy to tutaj już nie ma. Egzotyczne wakacje to jest koszt od 8000 od osoby. Wiadomo, zdarzają się wyjątki od reguły, da się czasami złapać jakąś super okazję w wyjątkowej cenie. Bezwzględnym liderem wciąż pozostaje turecka Antalya z 64 wylotami z Pyrzowic tygodniowo. W czołówce są także Hurgada, Dżerba czy Burgas. W sezonie letnim katowickie lotnisko obsługuje 58 kierunków czarterowych. Jeśli dodać do nich jeszcze te regularne, to daje ponad 100 tras do 30 państw.